dobry. Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku cyklu Czytamy, polecamy. Ja dzisiaj dla Państwa przygotowałam książkę Brandona Hobsona, Tam, gdzie rozmawiają umarli. Oklahoma, lata 80. XX wieku. Głównym bohaterem jest 15-letni chłopak pochodzący z plemienia Cherokeezów, którego matka siedzi w więzieniu. W związku z tym chłopak przerzucany jest między rodzinami zastępczymi a ośrodkiem dla nieletnich, do którego trafia, gdy coś przeskrobie. Ostatnią jego rodziną to jest rodzina Agnes i Harolda, którzy mają już dwójkę podopiecznych, młodszego, milczącego, lękliwego George'a oraz starszą córkę Rosemary, która jest uzdolniona plastycznie. I wydawać by się mogło, że jest to opowieść o rasizmie, o nietolerancji, o nieakceptacji społecznej, bo i tak jest, ale przede wszystkim jest to książka o dojrzewaniu, która może nas drażnić, która może nas niepokoić, także może nas przerażać. Książka rozpoczyna się od wyznania bohatera, w której dowiadujemy się o pewnej tragedii, od jakby finału całej opowieści, a całość książki jest to opis, jak do tej tragedii doszło. Bardzo ciekawa, bardzo fajna książka, którą serdecznie Państwu polecam. Dziękuję bardzo za uwagę. Dzień dobry. Chciałam Państwu dzisiaj polecić książkę Kena Grimwooda, Powtórka. Akcja tej książki rozpoczyna się w 1988 roku, kiedy Jeff Winton umiera. Wydawałoby się, że to powinien być koniec powieści, ale właśnie jest dokładnie jej początek, ponieważ teoretycznie umiera i nagle budzi się 20 lat wcześniej. Otrzymuje od losu szansę przeżycia swojego życia jeszcze raz. I próbuje to życie przeżyć inaczej. No, zdajemy sobie sprawę, że mając wiedzę, co wydarzyło się przez ostatnie 20 lat, oczywiście dużo łatwiej jest się dorobić majątku, staje się bogatym człowiekiem, ale wszystko jakby i tak prowadzi do tej, samej opcji i znów jako 43-latek umiera i znowu budzi się jako 18-latek i przeżywa kolejne swoje życie. Coś nam to chyba przypomina, jest to takie troszeczkę Dzień Świstaka, ten film. Natomiast książka pokazuje tutaj troszeczkę inną sytuację. Co byśmy mogli zrobić, gdyby nam dano szansę jeszcze raz powtórzyć wszystkie właściwie swoje wybory w życiu? Całą dorosłość, wszystkie plany zawodowe, rodzinne. Czy umielibyśmy swoje życie poprowadzić inaczej? Powiem szczerze, że jest to książka dająca dużo do myślenia, bardzo ciekawa, świetnie się ją czyta, no i pozostawia po sobie takie pytanie, jak my byśmy się zachowali w takiej sytuacji. Serdecznie polecam. Dzisiaj chciałem polecić Wam książkę Toma Knoxa Secret Genesis. Książka opowiada o dziennikarzu, korespondencie wojennym Robercie Luttrellu, który zostaje wysłany po przeżyciu zamachu terrorystycznego do tureckiego Kurdystanu. Tam Niemcy aktualnie zajmowali się wykopaliskami. Odkryli tam świątynię, która została wybudowana ponad 13 tysięcy lat temu. Nazywała się Göbekli Tepe. I tu warto zaznaczyć, że ta świątynia rzeczywiście istnieje. Zagadką jest to, że ta świątynia została wybudowana w czasach, w których my, ludzie, jeszcze w ogóle nie potrafiliśmy budować, nie zajmowaliśmy się tym. Byliśmy wtedy zbieraczami, łowcami, nie zajmowaliśmy się w ogóle budownictwem czy uprawą roli. Rzecz w tym, że w Wielkiej Brytanii dochodzi w tym samym momencie do tajemniczych morderstw. Rob próbuje odkryć, jaki to ma związek z Göbekli Tepe i stara się odkryć tajemnicę, która ta świątynia skrywa. Wszystko to jest związane z kultem Jazydów. Książka jest naprawdę niesamowita. Jest to dosyć mocny kryminał, w niektórych momentach przerażający. Warto przeczytać, warto sięgnąć, zwłaszcza, że są tam rzeczywiście momenty oparte na faktach, które są naprawdę interesujące. Polecam Wam naprawdę serdecznie, jedna z moich ulubionych książek. Ja dzisiaj chciałam polecić książkę Surena Schweinsteigera, Kasztanowy ludzik.
Ta książka, co prawda, została wydana już 2 lata temu, ale w ostatnim czasie powstał serial oparty na jej podstawie, więc o książce znowu może zrobić się głośno. Jest to klasyczny kryminał. Akcja dzieje się we współczesnej Kopenhadze. Policja znajduje zwłoki mocno okaleczonych młodych kobiet. Ten, co łączy sprawy, jest właśnie tytułowy kasztanowy ludzik, zostawiany prawdopodobnie przez mordercę na miejscu zbrodni. Ponadto te zbrodnie w jakiś niepokojący sposób łączą się ze sprawą sprzed roku. Sprawy zaginięcia, zamordowania córki pani minister spraw społecznych. Ta sprawa została wyjaśniona. Sprawca został zatrzymany, osądzony i osadzony w zakładzie zamkniętym. Ale na kasztanach, z których konstruowane są kasztanowe ludziki, znajdują się świeże odciski palców dziewczynki. Co to może oznaczać? Kasztanowy ludzik to jest złożony wielopoziomowy i wielowątkowy kryminał. Autor skonstruował go świetnie. Wielokrotnie nas zwodzi, podsuwa fałszywe tropy. Dzięki temu powieść stale trzyma w napięciu. Bardzo, bardzo polecam na jesienne wieczory. Dziękuję i zapraszam na kolejny odcinek Czytam Polecany.